Roztomili moi, no witam was na Ficinusie, na szlaku zabytków techniki. Ale co by o tym powiedzieć? No, no i najpierw powiem coś o sobie, o siebie, o swojej młodości. No, szkoła, że do szkoły, że tutaj łaził też na Wilku, bo ja się urodził na Wilku, ale na drugim krańcu Wilka, tak to trzeba powiedzieć, na Laurasztrasie. A Laurasztrasa była przypisana do szkoły numer 6, szóstka to była. I łaził, że tam do tej szkoły. I to był taki richtig, stary budynek, stara budowla, w której w drabci był hereszt. Hereszt, no państwowy, ale kejsik tam nawet do nersmarki moczali w tym palce, ale my jak te bajtle w tych klasach i tak dalej, to my już tam między sobą wiedzieli, co je grane, nie? Hereszt, tam były piwnice, były dwa, trzy poziomy, tuż głębokie. Tam się gadało o tym, że jest przebite przejście dla tych więźniów. Pobliżu był szyb Andrzej i tam szło pod ziemią przeleść. No, budynek już nie istnieje, ale jakbym się tak cofliło o te co 50, 160 lat, on tu stoł. Tam byli więźnie i richtig te więźnie, poraset więźniów, robiło w tych wszystkich wireckich werkach, na grubie robiło. No to była jednak taka tunio siła robocza. Nie? I to były lata właśnie 60. XVIII wieku. No ale co? Państwo chciało zawrzeć ten hereszt. No to już właśnie trzeba było coś robić, a siły roboczy nie było wcale wtedy tak dużo. No i Georg Ficinus, taki dyrektor generalny dóbr Donesmarku w tej linii bytomsko-siemianowicki, no wpadł na to, co by tu takie osiedle patronackie wybudował. I to osiedle jest piękne. One było budowane w latach 1860-67. Jest to 16 domków. One wyróżnią się tym właśnie, że one jest z kamienia, nie? Bo my jako domy familoki, to musi być czerwono cegła, a to jest fajne, nie? Ale tu są z kamienia, z piaskowca, kamieniołomy piaskowca, to wielkie kamieniołomy były po sąsiedzku, bo w Kochlowicach już ten materiał był. Cegłą też to jest omurowane, te okna i tak dalej. No cegła to też po sąsiedzku, bo nawet za tymi osiedlem, co tu jest, to tam już była pobliżu cegielnia, to już wszystko było na miejscu. Nie? No ale co by tych ludzi ściągnąć, no to trzeba było im coś też dać takiego, do czego oni są przyzwyczajeni. No i każda rodzina, która się tu wprowadziła, dostała też kącek ziemi. A teraz tego nie widać, bo ta ziemia to już zarosła osiedlem, tak by to trzeba było powiedzieć. Takim z doby gierkowskiej. To już może to tak trochę psuje ten widok do tego osiedla. No takie czasy były, trzeba to było jakoś zagospodarować. Te rodziny tu zostały ściągnięte, każda głowa rodziny, głowa tej familii, no to musiała robić na grubie, inaczej to by to nie chyciło. Dziecko jak już dorastały, tak samo robiły na grubie. No toż była ta siła robocza. A związani jeszcze byli dodatkowo właśnie tą ziemią, kaj mogli się coś uchować, coś zasadzić. Tu były chliwiki, w które szło i te króliki chować, i świnie, i cigi, kozy. Tak samo no, gołębniki. Wszystko to było to, co my znamy z familoków, bo w innych familokach, przy innych familokach też tak było. Ale tu jakby no, jest to najstarsze osiedle. To tu się to idzie powiedzieć, że przynajmniej w tej okolicy tu się to zaczęło właśnie w tych familokach na Ficinusie i na tej ziemi, które Donnersmarki przydzielili tym familiom.